Cześć, witajcie w nowym odcinku na YouTube Szafa Fana. Dziś kierujemy się w stronę jednej z najbardziej modnych kolekcji koszulek. Oto reprezentacja Nigerii, ciekawostki i koszulka, a Was proszę o subiki z dzwonkami i łapki w górę. Reprezentacja Nigerii w piłce nożnej nosi przydomek Zielone Orły i Super Orły. To odniesienie do zielono-biało-zielonych barw narodowych. Reprezentacja Nigerii zadebiutowała na Mistrzostwach Świata FIFA w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, zdobywając wiele sympatii za swój ciekawy styl gry. Reprezentacja Nigerii sześciokrotnie występowała na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Nigeryjscy piłkarze odnoszą również sukcesy na arenie olimpijskiej. Złoty medal zdobyli na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Austin J.J. Okocha to jedna z największych legend nigeryjskiego futbolu, znany z widowiskowych driblingów i umiejętności. Reprezentacja Nigerii U17 jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów juniorskich na świecie, zdobywając 5 Mistrzostw Świata U17. Tradycyjnie Nigerię uważa się za jednego z największych rywali Kamerunu i Gany. Reprezentacja Nigerii trzykrotnie zwyciężyła w Pucharze Narodów Afryki w 1980, 1994 i 2013. Tradycja piłkarska w Nigerii sięga lat 40. XX wieku, co czyni ją jednym z najstarszych związków piłkarskich w Afryce. Z Nigerią zagraliśmy tylko raz i przegraliśmy towarzysko 0-1 we Wrocławiu w 2018. A to już moja piękna koszulka Nigerii. Wyjazdowy trykot z 2020 roku. W pełni zielona z wyjątkowymi wzorkowanymi dodatkami przy kołnierzyku i rękawkach. Mamy i logo Federacji Piłkarskiej Nigerii oraz logo producenta technicznego Nike, na bokach ten sam wzorek w stylu pioruna, a także przyszywka potwierdzająca autentyczność. Pozostały mi też metki i okazyjna cena, po której udało mi się tę koszulkę niedawno zdobyć. Podczas gdy z tyłu poza fajnym spięciem kołnierzyka pusto. Za to w szafie Fana pełno od koszulek, więc i na kolejne odcinki warto poczekać. Pamiętajcie więc o subikach z dzwonkami i łapkach w górę. Pozdrawiam!